Witaj Cię w kolejnym filmiku. Dzisiaj akurat będziemy robić sobie po prostu prosty znak do gry, prosty model. Tak, postaram się krok po kroku. Tak wygląda w Games Editorze, tak wygląda to w Blenderze. Akurat będziemy robić w starszej wersji 2.7.9, jak tu widzicie, ponieważ 2.8 jeszcze nie ma eksportera po prostu. Więc zaczynając, no, co potrzebujemy? Tekstury, wiadomo. Z tyłu mam taką ala metal, ale to już jest moja tekstura, znaleziona sobie, tak ło. Ewentualnie jak piszecie sobie znak drogowy tyłu, jak widzicie, macie takie zdjęcia, więc no. Coś takiego, ja wziąłem z tego, tak mniej więcej zrobiłem sobie, myślę, że będzie dobrze. I troszkę uprościłem model, ponieważ jak widać tutaj jest taki ala trójkąt, tylko że on jakby miska była, a ja zrobiłem po prostu taki trójkąt. Także i tak nie będzie widać różnicy. Pamiętajcie, uproszczanie modeli, żeby po prostu optymalizować grę. Więc zaczynając, najpierw wpisuję sobie znak drogowy. Tutaj zaznaczam sobie w narzędziach do ponownego wykorzystania. Jak widać na Wikipedii już jest. Wejdźmy więc sobie tutaj na stronę. Tutaj mamy ukazaną licencję, że bez praw autorskich. Możemy sobie pobrać tutaj w jakim rozmiarze sobie chcemy. Na przykład ja pobiorę w tym rozmiarze. I tutaj mam folder tutorial. Akurat skopiuję go. A teraz możemy przejść do Gimpa. Jak widać, obraz ma rozdzielczość 680x600 tutaj. I oczywiście tutaj macie podaną tabelkę, o tu, jakie rozdzielczości wspierają gry. Dlatego chcę się postarać, czyli żeby to pasowało do gry, skalujemy. Dla mnie czytelną tutaj, czytelnym wymiarem to jest 256x256. Więc skalujemy, jest ładnie. Mógłby nawet być jeszcze mniejszy, ale zostańmy przy tym. Oczywiście kanał alfa nam nie będzie potrzebny, więc możemy go usunąć i możemy wyeksportować sobie cały pliczek już jako tekstura, jako gotowa tekstura, na przykład znak 1 diffuse. Niech będzie PNG. Wyeksportowaliśmy sobie ładnie, więc czas przejść do Blendera. Oczywiście, żeby móc eksportować pliki, no to trzeba pobrać sobie tutaj konto, trzeba mieć na tej stronie, link w opisie i pobrać eksporter do Blendera i go zainstalować. No i oczywiście, żebyście mieli to samo GUI co ja, żeby edytowało się tam wszystko tak samo jak ja, to w preferencjach, tutaj File User Preferences, przechodzimy do Teams, nie wiem, i z presetów wybieramy Elysium. Jak widać jest taki kolor, jakby wybiorę to jest taki biały. Ja mam akurat na tej skórce sobie edytuję. Zapisujemy tutaj i w addonach Image i zaznaczamy ten plugin. Image as Planes i zapisujemy. Jeszcze Pi menu. Czyli Pi menu 3D Viewport i Pi menu UI. Zaznaczamy, zapisujemy. Możemy kontynuować. No, tutaj macie na dole jeszcze przyciski, jakich używam. Więc przechodząc, klikamy sobie Shift A i dodajemy sobie Mesh Image as Planes. Wybieramy sobie całą teksturę, to co pobraliśmy z internetu. Nie tą, tylko tą całą, dużą rozdzielczość. Przechodzimy teraz w tryb. Będzie Object Mode i będzie Shading. Mamy tutaj materiał. Jak widać, już widać znak. Naciskamy sobie numer 7 i widzimy znaczek od góry. Wtedy dodajemy sobie tutaj Curve i tu będzie Path. Przechodzimy w tryb edycji. Oczywiście, żeby nie przeszkadzały Wam te strzałki. Na początku tutaj Preview U zmniejszamy na 1 i pod N, pod klawiszem N, wchodzimy sobie i szukamy czegoś takiego jak Normals.
O tutaj, Curved Display Normals odznaczamy i teraz już w ogóle nie ma tych strzałeczek, jest bardzo dobrze. Przejdźmy teraz w tryb edycji. A, już jesteśmy, dobra. Czyli tak, odznaczamy wszystko literką A, zaznaczamy sobie. Jak widać wygląda to w ten sposób. Więc ja przenoszę to na Y, tutaj widzicie w tym rogu, jak wyglądają osie, Y zielona, X czerwona. Przeniesiemy w taki sposób, żeby nie wychodziło poza ramy tej naszej tekstury. Oczywiście teraz zaznaczę sobie te dwie. Skaluję na osie X. Przeniosę trochę do dołu. I to samo zrobię z tymi dwoma ostatnimi. Jak widać wygląda to w ten sposób. Oczywiście tu mamy czarną kreskę. Jak przejdziemy do trybu obiektów, widzimy tylko tą właśnie czarną kreskę, więc trzeba zaznaczyć wszystko i w ustawieniach pod T set spline type ustawiamy na poly. Jak widać, wszystko już jest dostosowane w trybie obiektów, jest tak samo. Więc teraz zaznaczmy w trybie edycji naszej krzywej, zaznaczmy wszystko i skopiujmy. Jak skopiujemy, obracamy o 120 stopni w tym przypadku, bo to jest trójkąt i no po prostu coś takiego. Ja to przenoszę tak, mniej więcej w róg, żeby wszystko ładnie pasowało. To samo robię dla tamtego rogu, tylko że teraz Shift D, X i tym razem zamiast obracać Ctrl M na X. Robi odbicie lustrzane. Narzędzie Ctrl-L. Teraz już możemy schować nasz obrazek. I możemy wybrać to i to i na przykład i kliknąć F. To i to i F. Jak widać nam się połączą. To i to i nie może. Jak widać jest błąd. No to bierzemy, naciskamy, bo to jest otwarty spline, żeby go zamknąć. Alt-C. Jak widać się połączyło. No i teraz następnym krokiem, no to będzie przeniesienie tego do trybu zamiast ścieżek do normalnego obiektu. Więc żeby to zrobić, klikamy sobie w trybie obiektów Alt C i Mesh from Curve. I nasza ścieżka zmieniła tutaj ikonkę. I mamy, możemy teraz tutaj edytować face'y i vertexy i edge. Oczywiście, jeżeli chcecie, żeby to było bardziej gładkie, możecie sobie zrobić coś w taki sposób, na przykład wybieram tu, klikam W i mam subdivide. I mam rozdzielone na pół. Na przykład zrobię tak dla, tutaj dla tych wszystkich. W subdivide. I to będzie spacja. I tu mogę sobie wyszukiwać różne komendy. To jest smooth akurat, żeby wygładzić. Jak widać, jest o wiele gładziej niż było. No w tym przypadku akurat zrobię takie coś gładkiego, ale do gry ogólnie zostawiłbym tak, jak tutaj jest. Jak widać, teraz już wygląda naprawdę gładkie suterami. Jeszcze w celu optymalizacji możemy tutaj usunąć, jak chcemy. Ja zostawię to na razie, jak jest. Więc zaznaczmy wszystko. Wszystkie tutaj punkty. I wyekstrudujmy na osi Z. Wyekstruduję o 0.01. 0.03 jednak wyeksportuję, ponieważ to tu mamy metryczne. Jeżeli byśmy chcieli przenieść o 1, to się przeniesie o 1 metr. Więc jak już przeniesiemy i mamy zaznaczone to, klikamy sobie F. I z drugiej strony mamy, jak widać, puste. Przejdę w tryb solidny. Jak widać jest puste, więc jak mamy zaznaczenie face'ów albo krawędzi, albo vertexów, albo face'ów, no to możemy kliknąć Alt i prawy przycisk myszy, wtedy się zaznaczy cały okrąg. I tak samo naciskamy sobie F. Wtedy zostało nam już tylko teksturowanie tego trójkąta, czyli w trybie edycji dodajemy sobie materiał. Nazwę go znak 1. W następnym tutaj zakładce następnej tekstury, jak mamy zaznaczoną ten materiał, klikamy nowa
Przechodzimy w dół i mamy Image Open. Wybieramy naszą teksturę, o teraz o tą, którą zeskalowaliśmy w GIMPie. I klikamy tutaj z powrotem do naszych tych materiałów. Mając zaznaczony ten przedni trójkąt, klikamy Assign. Jak widać, nic się nie zmieniło. Ja zmienię może na materiał. Nadal wszystko jest białe. Klikamy sobie wtedy U i Unwrap. Jak widać, zrobi się coś takiego. Ja proponuję tutaj na razie w lewym dolnym rogu trzeba nacisnąć i przeciągnąć, żeby utworzyć nowe okno. I tutaj otworzyć UV Image Editor. Tak wygląda nasza tekstura tutaj. Więc lepiej sobie nacisnąć U i Project from View. Wtedy mamy trójkąt, jak go przeskalujemy, jest prawie pasuje. Więc ja tymczasem sobie wezmę, dopasuję ten trójkąt do tekstury. Jak widać, już zrobiłem tutaj, dopasowałem bardzo ładnie. I teraz boki chciałbym zrobić, żeby to wszystko było takie czerwone, więc klikamy sobie tutaj Alt i prawy przycisk myszy. Klikamy sobie U, będzie Unwrap. Ja tym razem zeskaluję wszystko do zera. Nie wiem, czy widać, ale jest taki mały punkt tutaj. Wystarczy teraz, że przeniosę to nad kolor czerwony. I wszystko będzie takim samym kolorem jak przód. Jak ten kolor boczny tutaj z przodu. Teraz wystarczy podobnie zrobić tył, tylko że tym razem dodajemy sobie nową teksturę, materiał metal. Czytam teksturę. Mam tutaj metal i wystarczy, że w trybie edycji zaznaczę ten tylny face i zrobię metal i assign. Dam sobie unwrap i ta tekstura akurat jest taka, że mogę ją skalować sobie do woli, a będzie wyglądała podobnie. Więc tutaj nie muszę się o nic martwić, po prostu sobie klikam U, troszkę przeskaluję i wygląda to tak. Już mamy tam znak, więc obróćmy teraz całość w trybie edycji obiektów RX i tu będzie 90. Dodamy sobie teraz nóżkę. Jak mamy zaznaczony nasz trójkąt, klikamy sobie Shift S i wtedy nasz ten kursor przeniesie się tutaj kursor to selected, tak? I wtedy jak dodajemy obiekt, to on pojawi się właśnie w tym kursorze. Jego środek będzie w tym kursorze. Vertexy ustawię na 12, radius na 2 cm. To nie za mało. Aha, wiem dlaczego to jest za mało. Ponieważ nasz znak, jeżeli wejdziemy pod menu N, on ma wymiary 1 metr, ponad 1 metr na metr. Trzeba je zmienić. Ja je zmienię o, żeby było 55% tego co było. I mamy 61 cm na 54. Wtedy Ctrl A, Apply Location, Rotation Scale. I wtedy te nasze 61 cm to jest defaultowa skala, tak jakby 1%. Wtedy, jak już to zrobiliśmy, możemy dodać nasz tutaj cylinder, który będzie służył jako słupek. No, on ma wysokość tutaj 2 metry. Ma 2 cm promienia. I przesuwam go sobie, o tak, G, Y i przesuwam na Y. I już mamy naszą stopkę fajną. Dodajmy sobie teraz cube'a, który zedytujemy, żeby wyglądał jak te klamerki, które będą trzymały ten słupek. G, Y, S, Y, żeby był trochę cieńsze. S, Z, żeby też było trochę tak, cieńsze, tylko że tak. S, Y. Przejdę jeszcze w tryb oświetlenia, tutaj będzie solid. S, X
Jest Z jeszcze trochę. I mamy taki pasek. Przejdźmy więc w tryb edycji. Mamy zaznaczenie face'ów. To gdy klikniemy Ctrl R, pojawią nam się tutaj i scrollem, jak scrollujemy, robi nam się tutaj, że mamy cięcia. Więc ja potnę sobie, tu akurat 7 razy pociąłem. Przejdźmy do trybu wireframe. Jak mamy wybór tutaj edge'ów, klikniemy Alt i prawy przycisk myszy, to wybierze nam się tutaj cały loop. Więc przejdźmy z powrotem do Solida. Jest coś takiego jeszcze jak Proportional Editing. Więc ja włączę proporcjonalne edytowanie w trybie edycji i przyniosę sobie GY. Jak widać, przenosi nam się cały. Scrollem też manipulujemy mocą tego proporcjonalnej edycji. Można to zostawić w taki sposób, albo można to jeszcze bardziej ścieśnić. Na przykład w taki sposób, że będę przenosił sobie o te bliżej. Tylko że teraz trzeba wyłączyć Proportional Edition Disable. I widać, wygląda teraz to w taki sposób. W trybie edycji zaznaczam wszystko Shift D i na Z. Shift D, Z, przenoszę tego w górę, w dół. Wygląda to w taki sposób. Jeżeli przejdę do tutaj Viewport Shading Material, mam całe tekstury i wszystko pokazane. Oczywiście to może przeniosę jeszcze w dół. Będzie tak, dobra. Dla mnie ten znak tak jakby jest za gruby, ale zobaczymy, jak to będzie w grze wyglądało. Zawsze można zedytować. Teraz sprawy optymalizacyjne. Schowajmy więc tego. Tutaj mamy nasz loop spaw. Schowajmy go i mamy tutaj nasze klamerki. Warto przejść do trybu edycji i usunąć te face'y. Ponieważ jak będziemy w grze, ich nie będziemy widzieć, a gra będzie zużywała trochę pamięci, by je wyświetlić. Jak widać, tu jest znak, to są te znaki, to są te, tak, ich, tych dziur tutaj nie widać, więc warto usunąć. Podobnie jest cylindra. Tylko że w cylindrze robimy coś takiego. Usuwamy sam dół. Ponieważ on będzie w ziemi, go też nikt nie będzie widział. I jeszcze jest mały protip na górę, że ekstrudujemy klawiszem E, skalujemy do zera. Wtedy jak S0, jak przynosimy, to widać, jest taki czubek. Warto teraz zaznaczyć, i na przykład jak przejdziemy do Vertexów, robi się coś takiego. Jak zaznaczamy wszystko, W, Remove Doubles, usunie nam tutaj te vertexy, które są tak jakby w jednym miejscu. I teraz wygląda to w ten sposób. Dobra. Więc następna rzecz. Następna rzecz jest taka, że tutaj w podglądzie wygląda to ładnie, ale w grze będzie wyglądało coś takiego. Tylko dlaczego tego nie widać? Przejdźmy do materiału. Z tego powodu, żeby to w grze wyglądało lepiej, bo jak widać, to jest taki ciemna, to jest taki specjalnie gra wygładza. Jeżeli weźmiemy na flat, jest coś takiego. Czasami w grze są błędy na płaskich powierzchniach i dlatego trzeba zaaplikować tutaj, dodać modyfikator i to będzie Edge Split. Wtedy po prostu wystarczy nacisnąć tutaj albo zmniejszyć sobie kąt, albo zwiększyć kąt, jak chcecie. I ja zaznaczę kąt, niech będzie 30 stopni jak normalnie. Na Apply mamy coś takiego. I jeżeli przejdziemy w tryb tutaj materiału, wygląda to tak. Tu jeszcze oczywiście cały znak, wszystkie części, czyli to, to i to połączę. I mam jeden obiekt. Tą teksturę usunę już, co była wcześniej. I dodam jeszcze jeden materiał, który nazwę Metal 2.
Ten metal, jeżeli zaznaczę sobie tutaj face'y i nacisnę sobie L, to mam zaznaczony. O, ho. Dlaczego to się tak dzieje? Aha, już chyba wiem. No dobra, niech to ich zostawię, tak? Niech to ich zostanie. Zaznaczę sobie tu, tu i tu. Jak to zaznaczymy, te trzy części, wystarczy assign metal 2 nacisnąć. I ten obiekt już gotowy do eksportu, więc zaznaczmy, zmieńmy nazwę mu najpierw. Będzie znak drogowy 1. I tutaj file, export i 3D. Po eksporcie zobaczmy teraz, czy nie było żadnych błędów, gdy wyeksportowaliśmy nasz znak do edytora. Więc otwórzmy go za pomocą GNC 3D, jak już poszedł eksport. I jak widać, jednak tu błędy ma. Dziwnie wyświetla ten znak, jak widać, jakby na od. Więc wróćmy sobie do Blendera. Pod literą N mamy coś takiego jak, to powinno być Backface Cooling. Jak widać, teraz wygląda tak, jak to wygląda tam, tutaj w Gainsie. Trzeba po prostu zaznaczyć, przejść do Edit Mode'a, zaznaczyć tutaj ten, wszystko i Ctrl N. Nie zawsze to działa, jak widać teraz to nie zadziałało. Ponieważ to tak jakby oblicza normale. Jak widać przód jest dobrze, boki są też dobrze zrobione. Tylko tutaj tył akurat tego trójkąta jest, więc zaznaczmy go. Bo on nadal tutaj jest, tylko że go nie widać. Po prostu jest coś takiego jak flip normals. Pod spacją flip normals. I odwróć tutaj mapę normalnych. Jak widać działa wszystko. Tutaj też ładnie i dopiero teraz należy eksportować nasz obiekt. Więc file, export drugi raz i znak i 3D. Zobaczmy teraz, przejdźmy tutaj do znaku, ja dam to odświeżę. I jak widać, teraz już to wygląda dosyć normalnie. Teraz zostało tylko poedytować tutaj te materiały, bo jak widać akurat ten znak wygląda tak niewyraźnie z powodu no, edytora po prostu. Tak jest. Zaznaczmy znak, przejdźmy tutaj window i będzie material editing. I włączmy tutaj, wybierzmy sobie tak smoothness, akurat to jest znak drogowy, tak? Shoot. Smoothness staje na 0. Metalness zostaje na 1. Metal smoothness też zniżę. I metal 2, czyli nasza nóżka. Metalness, żeby tak się nie odbijało, też zmniejszę. Znaczy smoothness. Jak widać, wygląda już ładnie. Wystarczy tylko teraz zapisać. I jeszcze informacje, jeżeli tutaj znak był zapisany w innym folderze niż tekstury. Warto po prostu otworzyć za pomocą, niech będzie tutaj Notepad++. I jak widać mamy tutaj ścieżkę dostępu do naszych plików, które tu się znajdują. Trzeba oczywiście usunąć. Zostawić samą nazwę. Usuwamy ścieżkę dostępową, zostawiamy samą nazwę. I wtedy tekstury muszą się znajdować w tym samym folderze, co pliki 3D. Oczywiście jeszcze jest jedna opcja, którą trzeba wykonać. Ponieważ gdy wejdziemy w nasz plik, w konsoli będzie napisane window i tu będzie konsola. Jest napisane, powinno być, nie widzę. O i jest tutaj, że i3D contains non-binary triangle sets, znaki 3D, czyli trzeba nacisnąć na znak, export, save as i to będzie binary i3D files. Zaznaczamy to, zaznaczamy nasz znak, ten sam plik, zamieniamy i gotowe. Oczywiście tutaj jest
Warning performance. Chodzi o to, że tekstury są zapisane w PNG, a nie w DDS. Ale to już na inny tutorial. Mam nadzieję, że wszystko tutaj pomogłem. Podobało wam się. Myślę, no trochę przydługo, ale jakoś tak nie mogłem tego skrócić. Więc dzięki i na razie.